No, siemano. Postanowiłem nagrać ostatni film w tym roku. Czyli takie krótkie podsumowanie tego, co się zadziało. Dlaczego nie będzie więcej odcinków przez ten tydzień? A no dlatego, że byłyby nagrywane trochę na siłę, trochę na szybko i razem z tym wszystkim trochę bez sensu. Więc zrobimy sobie krótkie podsumowanie tego, co się udało zrobić w tym roku. A w moim odczuciu udało się całkiem sporo. Udało się w końcu wejść w jakiś rytm tego nagrywania. Bywało lepiej, bywało gorzej, ale ogólnie było fajnie. Nagrałem prawie 150 odcinków gameplaya, bawiąc się przy tym bardzo dobrze, bo chyba najważniejsze. Udało się zdobyć trochę subskrypcji. Nie wiem, czy są one sztuczne, czy nie są sztuczne, bo komentarzy jest nie za dużo, lajków też tak, wyświetleń, nie wiem, jakby nie interesuje mnie to. Na następny rok mam nadzieję troszeczkę pobawić się, żebym miał więcej komentarzy, więcej interakcji z wami, bo no jednak moje reklamy, to w jaki sposób ogarniałem cały marketing, nie było najlepsze, ponieważ mam kilku komentujących, jednego najwierniejszego, którego tutaj pozdrawiam. Osobę, która zawsze komentowała, zawsze miała coś do powiedzenia. Chcę, żeby tego było więcej. Chcę, żeby ludzie cieszyli się z tego, co robię. Mam spore plany na ten nowy rok. Z gameplayami, z recenzjami, z nową odsłoną Daily Basis, żeby to było ciekawe, żeby to miało ze sobą jakąś wartość dodaną, a nie tylko moje gadanie, takie czasami bez sensu. Ta seria z tymi shortami była spoko, ale czasami minuta to było zdecydowanie zdecydowanie za mało, szczególnie jak się rozgadałem. Więc no, trzeba coś zmienić. Nagrywam to w miejscu, w którym tak naprawdę dorastałem. Tam z tyłu jest pole, na którym chlałem wódę i nie tylko. Tutaj mieszka jeden z moich znajomych, z tyłu mieszkał drugi z moich znajomych. W ogóle tutaj dookoła mieszkali ludzie, z którymi się wychowywałem, więc to bardzo spoko miejsce, takie sentymentalne. Planuję tak jak to, co miałem zrobić w tym roku. Mam tego drona, trzeba go w końcu wykorzystać, więc jest sporo tego, ale zawsze na koniec, zanim się zacznie coś nowego, trzeba dać sobie czas, żeby przemyśleć wszystkie rzeczy, czy na pewno się zrobiło dobrze, i to mam zamiar robić do końca roku, tak więc widzimy się z początkiem roku, 1 stycznia, widzimy się w pierwszym filmie, 1 stycznia to jest, co to jest? To jest niedziela, więc widzimy się w takim filmie, który rozpocznie nowy rok. I mam nadzieję, że uda się zrobić wszystko to, co zaplanowałem. Zaplanowałem rzeczy dotyczące pewnego merchu, który mam zamiar wypuścić dla was. Zrobić mały sklep internetowy, gdzie będę sprzedawał różne rzeczy. Mam ogarnięte, to znaczy akurat myślałem, że w tym roku uda się moje kości do RPG-ów, moje brandowane kości do RPG-ów ogarnąć, ale to będzie dopiero w połowie lutego. Mam trochę akcesoriów. Jest cały czas moja gra, która jest in progress, która na początku roku będzie wypuszczana jak coś na zasadzie Tatel Games, czyli w odcinkach. Razem z grą całe uniwersum mojej postaci, nad którą pracowałem już prawie półtora roku. No, będzie tego sporo. Mam nadzieję, że wszystko się uda i trzymajcie za to kciuki. Oczywiście kto chce, a kto nie chce, to niech nie trzyma. Nie bardzo mnie to tam, to znaczy bardzo mnie interesuje, żebyście dobrze przyjęli to, co zrobię, no ale jak nie będzie, to nie będzie, to spróbuję czegoś innego. Udało mi się ogarnąć programy do montowania, udało mi się ogarnąć trochę sprzętu, mam nowy mikrofon, mam nową kamerę, mam praktycznie całe studio w chałupie, green screeny, nie green screeny, no trochę czasu zajęło zbieranie tego wszystkiego, ale mam wrażenie, że jest to w końcu semi-profesjonalne. I że będę w stanie robić dobre i fajne rzeczy. A jak się nie uda, to przynajmniej potrafię obsługiwać 3 programy do montażu i 2 programy do obróbki dźwięku. Udało się zmontować jedną piosenkę do gry. Udało się porobić troszeczkę dubbingu. Udało się zebrać bardzo fajne osoby do moich filmów. Jestem zadowolony z tego wszystkiego. I mam nadzieję, że będę się rozwijał jeszcze bardziej. I zaczynam już tutaj gadać głupoty, ale co poradzę. Taki mnie sentymentalny nastrój
teraz dopadł. W takim razie, z racji tego, że to jest ostatni film, to życzę wszystkim udanej końcówki roku, bawcie się dobrze i udanego Sylwestra, ponieważ kończy się naprawdę trudny rok dla wszystkich. Inflacja, pokłosie COVID-u i cała szopka, która się dzieje dookoła, i trzymajmy kciuki, żeby następny rok był lepszy, żeby w końcu udało się jakoś wyjść na prostą i żeby to, co dzieje się dookoła nas, było w końcu lepsze, żebyśmy my byli lepsi i cała rzeczywistość, która nas otacza. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego na koniec tego roku i na nowy rok. Trzymajcie kciuki za mnie i za to, co mam zaplanowane, bo chciałbym w końcu spełnić małe swoje marzenie dotyczące tego kanału i mojej działalności internetowej. I wszystko to, co było do tej pory, cały czas traktuję jako taki mały test drive i mam nadzieję, że udało mi się zrobić tyle rzeczy, ile chciałem, i udało mi się stestować tyle rzeczy, ile chciałem, i udało mi się nauczyć wszystkiego, co chciałem. Jacyś ludzie za mną chodzą. Dobra, do zobaczenia 1 stycznia. Bawcie się dobrze, bawcie się bezpiecznie, bawcie się odpowiedzialnie. I tyle. To tyle ode mnie w ten naprawdę owocny rok. Do następnego.